Pani Moniko, 17-lecie marki Paprocki Brzozowski. Ja chciałem zapytać, jak pani ocenia swoje doświadczenia przez ten czas, 17 lat? Myślałam, że zapyta się mnie pan, jak się czułam, jak byłam 17-latką, bo miałam już takie pytania. Jak byłam 17-latką, to czułam się fantastyczna, byłam pełna energii, nosiłam zamszowe buty z frędzlami. Ale teraz też jest pani pełna energii, modowo, pani jest kolorowym ptakiem. Wtedy było strasznie trudno o fajne rzeczy. Pożyczałam kurtkę od brata mojej koleżanki, a przez te 17 lat strasznie się zmieniła Polska. 17 lat temu, to jest nie do uwierzenia, ale jeszcze była taka dziura ubraniowa. Trzeba było jakoś kombinować, żeby coś założyć na siebie. A teraz można się ubrać drogo, tanio. Można się ubrać za bardzo małe pieniądze, fantastycznie. No właśnie, ale czy zawsze pani stawia na te drogie rzeczy? Bo często jakieś Valentino, torebki, Gucci. Nie będę rozmawiała o markach. Lubię szukać rzeczy, które są tanie, a wyglądają, jakby kosztowały 1 000 000 dolarów.